Siemanko widzowie, z tej strony Malti, a to jest odcinek, gdzie otworzyłem ponad 2000 premium case'ów. Widzowie, robimy takiego deala, że jedna łapka pod tym odcinkiem to jest jeden premium case. Czyli na przykład 4000 łapek to 4000 premium case'ów. Więc wszystko zależy od was, mordy, łapkujcie ten odcinek. Co wy na to? I nagram odcinek z otwierania case'ów, ale to tak już tak troszkę później, może na drugiej edycji czy coś, na kolejnej. Jestem mega zadowolony, że wbijacie, oglądacie moje filmy. Super, jestem z was dumny, widzowie. I już powoli dobiega koniec naszego challenge. Standardowo 6 premka, bierzcie udział, bo myślę, że warto. I co trzeba zrobić, to już chyba każdy wie, więc nie muszę o tym mówić. No i napiszcie na przykład jakiś tam komentarz, czy próbowaliście w jeziorku, w morzu, w Dunajcu, czy nawet w potoku. Bo jestem ciekawy, czy wy w te wakacje już się kąpaliście, pływaliście, bo ja jeszcze nie, więc czekam na ładną pogodę. A teraz zapraszam do oglądania. Siema. Cześć widzowie, jesteśmy sobie już tutaj w Minecrafcie. No i powiem wam, że ogólnie chyba Sajaj go szalał, bo w sklepie na Dragonie 1000 premium case'ów można sobie kupić za 50 zł, teraz się wam pokazuje screen tutaj, żebyście wiedzieli co i jak, o co chodzi. Kupiłem sobie za 100 2000 ponad premium case'ów, chyba oszalałem i też Sajek oszalał, że zrobił takie coś w ogóle, patrzcie na tego Ender Chesta. I moi drodzy, tak to powiedziałem na początku filmu, że jedna łapka w górę to jest jeden premium case, otwierany na kolejnym odcinku, więc łapkujcie ten odcinek, bo myślę, że będzie warto. Patrzcie ile mam tych case'ów. I powiem wam tak widzowie, że najbardziej skupię się na strężach dwójkach, skupię się na rzucakach i na baconach. Najbardziej chodzi mi o to, widzowie, ile wydropi nam baconów z 2000 premium case'ów, nie? Ja liczę tak gdzieś na przynajmniej stack. Przynajmniej stack, bo ogólnie z tego co mi Sajek pisał, to drop premium case'ów został drop nie premium case'ów, tylko moi drodzy, jak to było? Drop? O, to nie było drop, to było premium chyba. A bo to było casa, dobra, sorki. Zapomniałem jaka to jest komenda. No i z tego co Sajek pisał właśnie na bacona, macie chyba dwa razy większe szanse, więc no tak myślę widzowie, że liczę nawet na to, że z tych premium case'ów 2000 wyleci nam stack baconów. Po prostu stack baconów i tutaj bez żadnego przedłużania. Ja widzowie wam teraz przyspieszę wszystkie momenty otwierania case'ów. No i widzimy się, no nie wiem ile to zajmie przyspieszenie, minutę, dwie. Więc widzimy się zaraz, siemka. The more I try, the less it's working. 'Cause everything inside me screams no, 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 no. Don't lose who you are. The blur of the stars. Dobra widzowie, przyspieszyłem wam tamten moment. Otworzyłem chyba dwa stacki case'ów i wyleciało mi 0 baconów. No i po prostu postanowiłem tak, że nie chce mi się tego TNT zbierać, nie chce mi się tych setów zbierać. Po prostu patrzcie sobie na moje queue. Zrobimy sobie takie coś, że na przykład co dwa stacki case'ów będę po prostu zatrzymywał nagrywania i mówił co mi wyleciało, co i jak. Aktualnie wyleciał mi chyba jeden rzucak, nie, 3 rzucaki wyleciały. Wyleciały mi 3 rzucaki, no i to jest ogólnie mój bacon, żeby tutaj leciało wszystko mi do ekwipunku, wiecie o co chodzi. Dobra, biorę sobie kolejne dwa stacki case'ów i zobaczymy zaraz co wyleci, ile baconów, ile czego. Więc widzimy się po krótkim przyspieszeniu, siemka. Dobra widzowie, otworzyłem teraz dwa stacki case'ów i patrzcie co mi wyleciało. Dwa stacki case'ów otworzyłem kolejne. Wyleciały mi 3 bacony, jeden rzucak. No i tutaj 4 staki tego, bloków szmaragdów. Tych widzowie stręczy nawet nie zbieram, bo mi się nie chce ich zbierać. Mam tyle case'ów w ogóle, że masakra. No mogę sobie w sumie pozbierać same te stręcze, nie? Bo to wiadomo, że dwójeczki, więc ja sobie zaraz pozbieram, przygotuję sobie kolejne dwa staki premium case'ów, no i znowu będzie przyspieszenie. Kolejne podsumowanie, 3 stacki case'ów moi drodzy. No i powiem wam, że to chyba było najgorsze otwieranie 3 stacków case'ów, bo wyleciał mi tylko jeden rzucak, wyleciało mi 0 baconów, no i trochę kompleksów i w sumie tyle. Jestem mega w szoku jestem, że 190 case'ów, nie, w sumie to nie było 190, to było moi drodzy, no tak coś koło 190 case'ów, czyli 3 stacki, no i ani jednego bacona, ani niczego. No jestem w szoku, dobra. Pozostało mi widzowie jeszcze dość dużo case'ów, więc
Teraz zrobię takie coś, że po prostu otworzę sobie 10 stacków, no i zrobię wam podsumowanie. Dobra widzowie, przechodzimy już do samego końca, 2000 ponad case'ów otworzone, tam w ogóle połowę nagrania wyciąłem, też tam przyspieszyłem, bo to jest masakra, mam chyba 25 minut, 30 minut mam nagrania, więc będę musiał jakoś to zmontować. No i ostatnie dwa stacki case'ów, moi drodzy, i zaraz wam pokażę, co mi wydropiło i czy było warto. Na pewno mogę wam teraz powiedzieć, co mi wydropiło, to ponad 1000 koksów, it's fucking ponad 1000 koksów, ponad 2000 pereł bodajże. Ponad 2000 pereł, ponad 1000 koksów. Sami widzicie na czacie. 1100 pereł, 1100 koksów już mam. No mega dużo refów, koksów, jak i również pereł, nie? To jest na plus tego wszystkiego, że nie trzeba kopać. No i się zastanawiacie, Malki, czemu masz puste skrzynki, zaraz wam skrzynki pokażę. To co tutaj wydropiło, widzowie, to co widzicie, ja nawet tego nie zbierałem. Nie zbierałem tych rzeczy, moi drodzy, bo mi się nie chce takich rzeczy zbierać, bo to są takie sety jakieś. To wiecie jak to jest. No i dobra, i sami już widzieliście. Ze 2000 premium case'ów wyleciało mi tylko 9 baconów. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Sami zdecydujcie, sami powiedzcie, bo dla mnie to jest nawet dużo. 9 baconów z 2000 case'ów to jest tak przyzwoicie. 24 rzucaki. To są moje skrzynki, jakby mi zabrakło miejsca. Tu macie ogólnie te bloki, zaraz wam pokażę więcej. No i mega dużo wylatuje kompleksów. A pamiętajcie, że z kompleksów wlatuje bardzo dużo strange dwójek, więc to jest też na plus. No i tu jest tak, 9 baconów, 24 rzucaki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć stacków kompleksów. No i tu mogę wam jeszcze pokazać tak. No tutaj na początku zbierałem te itemy, ale po co mi takie jakieś miecze 5, 2, 1 czy coś w tym stylu, to jest w ogóle niepotrzebne. Tu sobie troszkę jeszcze zabrałem. Tutaj troszkę też dużo, mega dużo właśnie bloków wylatuje szmeragdy, więc to też jest na plus. Tu nic nie zbierałem, bo mi się tego nie chciało. No i tu jest takie lepsze itemy, czyli tam parę strange zebrałem. Ale też te strange nie są jakieś tam ważne, bo wolę sobie z kompleksu otworzyć czy coś. No i mega dużo bloków szmeragdów. To co widzowie, jedna łapka w górę to jest jeden premium case na odcinku. No i następny odcinek ogarnę sobie z widzami, żeby pomogli mi otwierać. No i będzie po prostu, będziemy patrzyli, zobaczymy jak to będzie dropiło, czy coś będzie lepszego, czy coś gorszego, sami zobaczymy. Ja na tę chwilę się z wami widzowie żegnam. Jutro bodajże, czyli w poniedziałek, nie wiem kiedy to oglądacie, zrobimy podsumowanie całego 7 dni challenge, czyli to będzie 7 odcinek. Więc widzimy się jutro, widzowie, wbijajcie na podsumowanie całego challenge'u, myślę, że będzie warto. Tam ogólnie wylosuję wszystkie premki dla wszystkich osób z każdego odcinka, jak i również wpłacimy na cel charytatywny 400 zł, bo tyle zebraliśmy. No tam było 2,5 tysiąca łapek, czyli 250 zł. Ja od siebie też tam dorzucę też 150, czyli 400 wpłacam. To co widzę, trzymajcie się, dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Siemandero. Yo. Oj, zgasło światło. Siema.